Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym Wiedźminie. Udało mi się chyba rozkminić motyw z wilkołakiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Zapytacie, co to za jaskinia, Tivur? Otóż, to jest jaskinia, którą znalazłem, płynąc w innym kierunku. Krótko mówiąc, otworzyłem sobie inną bramę w tamtym kanale małym, rozkminiłem nawet w 100% jak działało tamto urządzenie. I znalazłem jakieś inne miejsce, to się jakieś pojebane rzeczy dzieją, dlatego ja sobie tutaj zaraz to przebadam. Zanim to przebadałem, to właśnie z wami tutaj chciałem się przywitać i wam to wszystko pokazać. W wodzie nic nie ma, zobaczmy skrzynunię. Ruda, szpaga, coś tam, jakiś schemat i korony, no to nic konkretnego, ale mamy kluczyk do kłódki. A to interesująco. Spadły przez szczelinę ładnych parę lat temu. Przez szczelinę, co? Tutaj właśnie jest coś, co... Czy ja mogę zniszczyć to Ardem? Nie mogę tego Ardem zniszczyć, a mogę to zbadać na przykład? Czuć ruch powietrza. Tam wyżej jest jakaś inna jaskinia albo wyjście. No ewidentnie tak. Ale tego nie rozwalę w żaden sposób, ani nic, dlatego nie mam co nawet próbować. Ha! No jakiś kluczyk do kłódki udało mi się zdobyć. To już jest umiarkowany sukces. Tutaj jeszcze coś mamy czerwonego. A to chyba resztka tych kości się jeszcze świeci. Dobra, no tego nie zniszczę, ale co nieco tutaj znalazłem. Tajemnicza jaskinia się przed nami tutaj obudziła. Wchodzimy do wody, pochodnia niestety gaśnie, a woda. Damy nura i płyniemy na drugą stronę. Dlatego teraz w sumie to ja nie sprawdziłem żadnego rozwiązania tutaj w tej chwili tego questa, tylko po prostu na YOLO stwierdziłem, że a hej, może jak tą drugą dźwignię tam pociągnę, to będzie odpowiedni sposób, nie? A dlatego teraz wytestujemy trzecią opcję, czyli otworzymy sobie tamte drzwi po lewej stronie. Zobaczymy, czy damy radę tam wypłynąć. Jak na razie mamy kluczyk do kłódki, więc ewentualnie poszukamy czegoś tutaj przypominającego kłódkę. Odkryłem, że prawa dźwignia pokazuje nawet tymi bolcami, które wrota otworzy lewa dźwignia. Niby prosta, jednak miałem z tym kurwa problemy. Dlatego wskakujemy do wody i płyniemy teraz tutaj, z nadzieją, że będzie tutaj jakaś kolejna jaskinia. Albo przynajmniej cokolwiek tutaj znajdę. Albo tutaj, kurwa, absolutnie nic nie znajdę, bo jest niestety i taka opcja i właśnie tak się chyba, kurwa, dzieje. A przynajmniej na to tutaj wygląda. Że tu jednak nic nie ma, oprócz wejścia alternatywnego do tego ogrodu. No nie, no są grzyby, przepraszam, są, kurwa, grzyby. Jacyś ludzie tutaj są, skeligijczycy. Co wy tutaj odpierdalacie? Niech mi Freja sprzyja, dokładnie. Co to kurwa za miejsce? Jakiś tutaj mamy... Ty, która obdarzasz mnie. Jakaś bogini tutaj, kurwa, kapłanka Frej, aha. W jakiej sprawie sprowadza cię tu bogini? Mam wrażenie, że sam się tu sprowadziłem. Nie jesteś wyznawcą Frej. Nie, ale szanuję jej wyznawców i kapłanki. To dobrze o tobie świadczy, ale też nie ma znaczenia. Freja nagradza i karze również innowierców oraz ateuszów. Oddanie jej czci pomaga, ale o niczym nie przesądza. Czego potrzebujesz? Ona ma chyba towary po prostu na sprzedaż, nie? Pokaż mi swoje towary. Tę. A ona widzi, że nie ma niczego ciekawego, jakieś ewentualne schematy podróży między światami wierzenia Skellige Freja. Czy ona mi coś zdradzi? Możesz mi opowiedzieć o tej świątyni? Zdarzyło się, że Freja zgubiła swojego ulubionego białego kota. Szukała na wszystkich wyspach i w końcu znalazła go tutaj. Freja uradowała się i pobłogosławiła to miejsce, w którym później założono świątynię. Nie wiedziałem, że Freja lubi koty. Twoja ignorancja nie robi na mnie wrażenia. Biały kot jest świętym zwierzęciem bogini i ma głębokie znaczenie symboliczne. Biały kot, co? Przejebane. Freja pomaga szczególnie tym, którzy czegoś wytrwale szukają. Może i dla ciebie będzie łaskawa. Nie krzyw się. Czyżbyś miał aż tak potężnych przyjaciół, że możesz sobie pozwolić na odtrącenie pomocy bogów? Ja sam jestem taki potężny. Bywaj. Nie chcę mi się z tobą gadać, babo. Badać, gabo. Baba świątynna. No dobra, to wracamy w takim razie do środka. Znaleźliśmy kluczyk do kłódki. To już jest jakieś znalezisko. Tylko pytanie brzmi, której kurwa kłódki? I co to otwiera? A to jest pytanie numer 1. Tutaj mamy drabinkę, żeby wyjść z powrotem w tamtej jaskini. A tam właśnie była jakaś sugestia, że jest druga jaskinia i kości tych ludzi spadły w ogóle z innego miejsca. Więc być może najlepszym sposobem byłoby dostać się właśnie... O kurwa, tu jest druga jaskinia.
O lol, dobra, tak po prostu jest wejście tutaj, a tak z dupy. Gdzie klucz, Remont? O, wow. Klucz? Goście sobie tutaj siedzi. Wszystko co moje, w kapitularzu, w skrzyni. A klucz, klucz gdzie? Widzisz, Remont? Złodzieju, draniu, kurwiarzu, nic nie wart jesteś. Znajdę klucz i bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty łbie! Aha, dobra, okej, okay, panie, kurwa, wilku, Jezus Maria, dobra. Muszę się tutaj przygotować w miarę jakoś. Coś mi, kurwa, kolor mi ze znaków zniknął, nie rozumiem dlaczego. Potnijmy go sobie. O, miecz mi się zepsuł. Tego to się, kurwa, nie spodziewałem. Chodź tu, wilczku! Zapraszam na barbecue! Dobra, okej. Okay. Morgwarg wreszcie padł. No i znów się spotykamy. Możesz tak zakończyć! On odczaruje! A on mi na razie nie jest potrzebny. Nuży mnie ta rozmowa. I co zrobisz? Dobiję cię. To, co wiedźmin powinien. Czy dobicie go ogólnie nic nie da, szczerze mówiąc. Aczkolwiek dowiedzieliśmy się przynajmniej, do czego jest ten kluczyk, który znaleźliśmy. Mamy też... Czekaj, którędy ja tu wszedłem? No fucking idea. Ale mamy tutaj właśnie jakiś notatnik, polimorfia. Idealny przyjaciel, cierpliwie słucha, nie mądrzy się. Czemu Geralt postanowił tego tutaj szkieleta pogłaskać po głowie, to będzie dla mnie tajemnica. No dobra, znaleźliśmy! Jezus, kurwa, już się bałem, że spadnę gdzieś w chuj w pizdu i umrę. A to jakaś długaśna jaskinia jest, szczerze mówiąc. Szkoda, że żadna mapa mi się tej jaskini nie wyświetla. Ale chyba... O, proszę, co my tutaj mamy? Od dołu idzie przeciąg. Coś tam jest. Jakaś jaskinia? No, to tutaj ewentualnie bym mógł sobie dopiero odkryć, że będzie jaskinia pod spodem i postanowiłbym przepłynąć. Ale że zrobiłem to w odwrotnej kolejności, no to takiej konieczności za to nie ma. Dobra, pozbądź się potwora z ogrodu, otwórz drzwi do kapitularza. Zobaczymy w takim razie, kapitularz jest gdzie. To będzie... Będzie chyba tamten jakby kościół, nie? Tak mi się wydaje. Wróćmy się tam w takim razie, co byśmy tylko życia nie stracili po drodze. Omnomnomnę sobie parę rzeczy. No właśnie, kapitularz to jest tamto coś, tak więc wbijamy tutaj do góry. Będę musiał sobie niedługo miecz naprawić, ale nie będę tutaj... A! Marnował żadnych moich tutaj narzędzi płatnerskich. Skoro i tak tutaj te walki nie są zbyt trudne, a mogę sobie niedługo pójść do jakiegoś rzemieślnika i to zrobić. Tarara, diriri. Poproszę tego. Zobaczcie, jaki klimacik tutaj się nabiera. Dziennik Borgwarga, o jak ładnie. Przeczytaj dziennik. Zadania. Nie chciałem zadań. Mapa świata, ekwipunek. Gdzie jest dziennik Borgwarga? Dziennik Rabusia, Redański Klej. To będzie w fabularnych, tak. Dziennik Rabusia. A chyba, że to będzie tutaj, tak w ogóle. Nie, no to musi być w fabularnych. Tutaj jest, no tak, niebieska książka. Tiostar mądry dowiódł, że nie zasługuje na swój przydomek, zapłacił, żebyśmy nie najeżdżali na jego wsi i zadowolony z siebie odwołał straże. Łatwiejsze roboty nie pamiętam. Mężczyzn zarżnęliśmy, a kobiety rżnęliśmy do świtu. Łupum wiele z tego nie było, ale zabawa przednia. Jak mieliśmy odbijać zranne wejk, słychać było huczenie sowy, zły omen, więc kazałem wracać do brzegu. Pukę śmiał się, że niby jestem taki odważny, a bogów się boję, wrzuciłem go za burtę z nożem między żebrami, ale widzę, że tak i tak straciłem u chłopaków na poważanie. U chłopaków poważanie. Trzeba będzie im pokazać, kto ma największe jaja na Langskipie, bo jeszcze przyjdzie im do głowy coś głupiego. Wizyta na Hinterswiel udana, kapłanki martwe, pomnik przewalony. Święte księgi w ognisku, beczki z miodem otwarte, srebra podzieliliśmy. Ja wziąłem Wotan, no... Norumf, to coś tam. No i dobrze, więcej dla nas. Jutro płyniemy na Speaker Rock, zobaczymy, co tam kupczyki na targ zwiozły. No dobra. Pozwólcie się, dowiedz się od Tordara z Larvik, dlaczego kłamał mnie w sprawie Morwiga. No dobra, okej. Okay. Na razie nie mam jak się pozbyć potwora, ale zdobyłem już jakieś tutaj informacje, dlatego zdecydowanie je teraz wykorzystamy. Wydupczamy stąd, krótko mówiąc, zatem.
Tutaj po tym murze się przebiegniemy. Z pochodnią oczywiście w łapy, to jest nasz nowy przyjaciel. Niekończąca się, kurwa, nigdy pochodnia. I kurwa tutaj jest częścią nazwy, ponieważ podkreśla fakt, że ona się nigdy, kurwa, nie kończy. I najwyraźniej nie ma zamiaru. Przeniesiemy się do naszego tutaj kolegi. Od razu może sobie naprawimy bronię tutaj. Wszystko sobie w sumie naprawimy albo posprzedajemy, jeżeli dam radę tylko. O ile tutaj nie było samych stołów płatnerskich, ale żeby chyba spotkać tutaj tego kowala, to będę musiał się skipnąć do rana, co też myślę zrobię. Nie żeby w noc pominąć, tylko żeby mieć tutaj kogokolwiek, kto mi jakoś w stanie, wiecie, służyć. Ta staruszka jest kowalem? Przejebane, nie, kowal tutaj gdzieś się buja. Płatnerz. Pierdolą się te nazwy. Pokaż mi towary. Ciekawe jestem, czy mogę coś wykonać ciekawego, ale sobie zaraz zobaczę. Oni zawsze mają więcej tutaj hajsu niż jacyś tam randomowici sprzedawcy. Tak więc sprzedaję rzeczy, które mają plusa, ale to nie przypadek. To nie przypadek. Tutaj te fajne spodnie były, aczkolwiek to też no... No to nie jest jakieś... Ma fajne bonusy, ale jest ciężką zbroją, tak więc to całego mojego builda by to rozwalało. Ale szkoda mi to wywalać, bo a co jak się kiedyś jednak namyślę? A jak się kurwa namyślę, to będę miał zbroję z innego setu. A wywalę to. Dostałem za to trochę hajsu, dzięki czemu mam teraz hajsu od groma, nigdy go kurwa nie wydam. Muszę te trofea pieprzone posprzedawać w końcu. Dobra, tamtego mieczyka jeszcze mi... jeszcze się nie chcę pozbywać, bo się przywiązałem, za to topór wypierdolę. Ja wiem, że to topór, patrzcie jaki ma damage, ale obstawiam, że jest też wolniejszy. A zresztą kurwa nieważne. Dobra, to potrzebuje naprawy zdecydowanie. To też potrzebuje naprawy, no i w sumie te rzeczy, które mamy na sobie. Tutaj sporo pancerza znika przez to, że nie mamy tego na sobie. Basically to tutaj łatwo w sumie wykryć, co się niszczy. Aj, okej, okay, dobra, to chyba styknie. Bywaj. Dobra, lecimy w takim razie do tego Pausztajna, z którym sobie pogadamy o tym, dlaczego gościu mnie oszukał i okłamał, co tam się działo. No i zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź. Mam nadzieję, że na przykład moje Axie tutaj wejdzie w użytkowanie, bo może się przydać. Hono! Witaj, na Freje. Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałem. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. O kurwa, ten. Jak sobie chcesz? A może nie musimy walczyć? Spróbujmy. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. No i to jest prawda. Czego wypytujesz o przeszłość? Bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z Morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po Ragnarok! Jeden dzień dłużej. Taki zawód. Też tak sobie mówił. Aż Morkwarg dał rozkaz, żeby płynąć na Hindarsfjall. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło. Ale kapłanki? Tego było już za dużo, nawet dla mnie. Jak już było po wszystkim, a Morkwarg i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Naszyjnik z wilczym kłem, pokrytym runami. Dostałem go od ojca. Godin mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranię tym zębem, skażę go na los gorszy niż śmierć. No i się sprawdził. A tuś wspomniał może, jak to odkręcić. Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech sukin syn cierpi. Axie, kurwa? Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Dobrze, trzymaj. Ale w zamian chcę jednego. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. O, chcesz, byśmy zabili gościa, nie pewnie. Nie o to chodzi. Wygadasz, znajdę cię i zabiję. Ta. Morkwarg znów będzie człowiekiem. Nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. Taki mam plan, tylko najchętniej bym właśnie
A najpierw wyciągnął od niego, gdzie ja znajdę ten cały cholerny skarb. Kurwa, siadła mi jakaś ćma, czy jakieś inne owado zwierzę na monitorze. Dokładnie tam, gdzie jest minimapa. Takie trolololololo. Wzmocnimy sobie tutaj oczywiście mieczyk, bo czemu nie? No użyj tego, Gerald. Aż dwa razy się wzmocnił, więc czy słyszeli takie szysz. Przedmioty takie, srakie i owakie. Dobra, no to punkt szybkiej podróży mamy w sumie tutaj. Po co mamy zasuwać tyle stóp, skoro nie musimy? Jeszcze jak mi kurde jakaś ćmo zwierzę siedzi na tym, to ja w ogóle nie ogarnąłbym. Dobra, myślę, że teraz spotkamy z powrotem tego wilka, oddamy mu ten kieł, udało się to w końcu zrobić, ale trzeba przyznać, że strasznie skurwysyńsko te jaskinie dwie były tam ukryte. Znaczy, jedna była dość oczywista, bo wystarczyło tego urządzenia pójść na prawo i nawet były tam jakieś ślady, które Geralt odnalazł, znaczy ja odnalazłem, ale nie wpadłem na to, że one prowadzą właśnie do tej jaskini, a pewnie właśnie by mnie tam zaprowadziły. No ale już trudno, no, jakoś to wyszło, no, nie wiem, na chuj miałbym iść tamtędy. Skoro, czekaj, tutaj jest otwarte w końcu, czy nie jest otwarte? Muszę to teraz zweryfikować, kanapkę w pierdolę. Będzie otwarte? Tak, dobra, użyto klucza, nie muszę już zapierdalać dookoła. Dobra, idziemy do wilczka. O, cholera, ćmo zwierzę się obróciło. Idziemy do wilczka i oddamy mu ten kieł. Gdzie ja mam go, kurwa, użyć? On siedzi w tej swojej jaskini, Paulstein 1? Tak, on siedzi w... Jezus Maria, on siedzi w swojej jaskini. Kurde! Nie! Ciema teraz siedzi na dokładnie środku ekranu. Zajebistą wam tutaj relację w ogóle zdaje, nie? To pasjonujące musi być dla was. Czy ja tu przejdę? Nie przejdę tędy. A to chujnia. A to? Otworzę to, dobra. Tyle fajnie. Przeskoczę tutaj na drugą stronę. Przeskoczyłem! Jej! Dobra, ćmo, idziemy do wilkołaka. A gościa samego zajebiemy, jak tylko będzie okazja. Dobra, czy da radę z nim pogadać, czy może będę musiał się z nim napierdalać, dopiero potem z nim pogadać? Nie, będę musiał się z nim napierdalać. Oj, tutaj wilczku. Normalnie bym z pochodnią w łapie z tobą walczył, ale niestety nie mam takiej opcji, ponieważ musiałem użyć tutaj tego znaku. Znaczy, chciałem użyć sobie znaku. Dobra, morg wiergu. No i znów się spotykamy. Tak, wiem, to już słyszałem. Oddaj kieł. Masz, załóż ten naszyjnik. Akurat głów mi starczy. Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. Jestem wolny! Wolny! Wreszcie! Gadaj, gdzie ten skarb. Wreszcie! Zajdę zaraz do tawerny! Zeżrę wieprzka zdrożna, olburacze i wołu! Osuszę beczkę piwa! I hajda w morze! Zapomnieli już o mnie! To im się, kurwa, przypomnę, że w Nowigradzie dym zobaczą! Ta! Wpierw nagroda. Życzę wiatru w żagle, ale wpierw nagroda. A nie będę mógł go zabić? Zapomniałem. Zdarza się, nadr często. Bo ja chcę i nagrodę, i go zajebać. Ja swój honor mam. Słuchaj no. Pojedź do Nowigradu i znajdź lichwiarza, co w okrawkach siedzi. Powiedz mu, że Morgwarg pozdrawia. I zobaczysz, żem hojny. No, to bywaj. Ej, kurwa, ja go zabić chciałem. Dobra, chyba dam radę go jeszcze zajebać. Bo w sumie o to mi chodziło, nie? Żeby go jeszcze tutaj móc zapierdolić. No chodź, barbecue time. Dobra, płoniesz, płoniesz. To jeszcze cię trochę podpalimy. No i Morgwarg nie żyje. No i mamy nagrodę i od zleceniodawcy, i od lichwiarza z Nowigradu. On ma tę jakąś dupną, wyprawioną skórę, to sobie zabierzemy. No, moi drodzy, mości, wości, wiści, panowie. Morgwarga nie mam, tak więc nie będzie już więcej zgwałconych, niewinnych kobiet. To w sumie był taki argument, który do mnie przemówił, bo kurwa, gwałt to jest dopiero przejebana sprawa. Czy nie mam tutaj fizycznie jak się wypowiadać na ten temat, ale powiedzmy, myślę, że to jest taka dość oczywista sprawa i tutaj nie trzeba polemizować na ten temat, czy gwałt jest kurwa dobry, czy nie. A dlatego chuj zginął, dostał to, na co zasłużył. Ja w sumie jestem szczęśliwy z tego, co się stało. Dobrze, że dało się go zabić jeszcze później.
bo dzięki temu i mamy nagrodę od lichwiarza i od zleceniodawcy, czyli od chyba lasek z tej całej wioski, do której teraz się udamy. Nie wiem, czy dałem radę wyjść tamtędy. Na wszelki wypadek wolałem tędy się udać, żeby potem nie musieć więcej kluczyć, to już wolę nadrobić z początku, żeby potem nie biegać jeszcze więcej. Nie będę się, a może będę się przenosił, bo trochę się wydłużyła ta trasa w tej wiosce tutaj. Aha, tam się te kapłanki przeniosły, co? A nie, dobra, to w sumie to w sumie nie ma sensu w takim razie. Mogłem tam się szybciej dostać przez tą rzekę właśnie, tędy idąc. Do tej całej tutaj... przenieśli się? Nie, bo to było tam trochę głębiej. Dobra, idziemy do tych kapłanek, które się tam ustawiły. Powiemy im, że ogród jest z powrotem ich. Ale ja naprawdę chciałbym pójść tam, gdzie miałem pójść i zrobić to, co chciałem zrobić, czyli powiedzieć tym ludziom, że ten bąbel, którego nazwali tchórzem, wcale tchórzem nie był. Josta! Witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo, Wiedźminie. Co z tego, że wcześniej doprowadziliśmy do tego, że ten cały ogród umiera, nie? No ale cóż, nie, ja się nie chcę bić. Zadanie zaktualizowane. No dobra, została nam tylko nagroda od lichwiarza, po którą nie będę teraz oczywiście szedł, ponieważ jak się wybiorę do Nowigradu, to się do Nowigradu wybiorę. A dlatego zobaczmy sobie, jakie jeszcze zadania mamy tutaj do wykonania. Poziom 15 to olewamy. Mamy właśnie te dwa questy dotyczące dzieci władcy. Bardzo cenny róg to jest zwrócenie tego całego questa do gościa. Mamy coś tam na 22. Miecz rodowy też już jest do oddania. Nie będziemy teraz na razie łazili i oddawali miecze i pierogi, coś tam. No dobra, w dużej mierze to tak naprawdę porobione. Zostały nam te dwa questy związane z dziećmi tego całego władcy. Nie pamiętam, Krach on się chyba nazywał, coś takiego. I teraz myślę, się nimi zajmiemy. Ała, bo są podobno bardzo klimatyczne i fajne. O kurwa, co ja zrobiłem, czy wy to widzieliście? Grindowaliśmy w powietrzu. Come on, pomocy. Jedną rzecz chcę jeszcze tylko zrobić. Zrobić coś, o czym mówiłem już jakiś czas temu, czyli tutaj się akurat na myszkę i przerzucę i zobaczyć, jakie jeszcze tablice mam do odwiedzenia, żeby mieć po prostu wgląd we wszystkie questy, w jakie wgląd mieć mogę. To w ogóle jest przejebana wyspa, tutaj nie ma żadnego punktu szybkiej podróży, którego przynajmniej do tej pory odkryłem, nie? Dlatego jak będę chciał coś tam zrobić, to muszę tam popłynąć ręcznie. To udajmy się tutaj, do tej wsi. Tak bardzo szybko się udamy, zbierzemy questy, które się tam znajdują, żeby mieć jasność i zrobimy te dwa ostatnie poboczne. A potem nie wiem, potem jeszcze wrócimy do Nowigradu i tam pozałatwiamy parę rzeczy. Pamiętam, było to całe zlecenie na Białą Damę, które było na 16 poziom, z tego co pamiętam. A no i będziemy rozkminiali, co robimy dalej, bo trzeba się w końcu udać po tego całego bąbla, najbrzydszego bąbla na świecie. Tutaj co? Ktoś ujrzał przestrogę, uszkodzony wał. Kto jest zdolny w pomoc? Ten wróg nie śpi. O, zlecenie. A zwykle z tych tablic dostajemy po pierwsze znaczniki, po drugie dostajemy zlecenia. Zaginiony narzeczony. Ktoś tam pluje hardkorowo, ale to mnie trochę jebie, że ktoś tam pluje. I don't care. Pamiętajmy, że już niestety ten medytacja nie odnawia mi życia, co trochę jest smutne, ale dobra, zajmijmy się tym, czym się mamy zająć, czyli, uwaga, questy poboczne, które będą miały wreszcie jakieś sensowne levele. Rozważam w ogóle, żeby, jak mam jeszcze jakiś zielony quest, to żeby jednak go oddać jak najszybciej, bo jak będę za wysokim levelu, to będzie zredukowany exp, który zyskam. Aha. Tutaj jest chyba o tym synu. Problemy Kracha przybrały się po śmierci Brana. Następcą króla miał być, zostać wielki bohater. Syn Kracha widział właśnie siebie, no właśnie. I chciał załatwić jakiegoś olbrzyma, ten jego syn. I mamy też chyba wybrańca bogów, to jest na temat córki Kracha. Są dwa questy, którymi się będziemy teraz zajmowali. Do Nowigradu też może wrócimy z tymi narzędziami partnerskimi, albo nie, chuj, no. Będę się trzymał zasady, którą sobie wyznaczyłem, czyli nie robienia questów pobocznych o levelu wyższym niż quest główny. Dlatego teraz, co mnie jeszcze interesuje, tylko miecz rodowy. Ponieważ to będzie bardzo szybkie, bo musimy tylko odebrać naszą nagrodę w Kertrolde. To jest tutaj właśnie od jakiegoś strażnika dupianego, więc po prostu się przeniesiemy, pogadamy z nim, a potem już zaczniemy wykonywać jeden z questów związanych
jednym z dzieci Kracha. No bo w sumie wiele już w tym odcinku nie zdążymy podziałać ze względu na czas. Tirlum, tirlum, badabirlum. Strażnik jest gdzieś zaraz obok. Kartrolde takie ładne i piękne i górzyste i w ogóle. Ha, ha, ha. Aha! Ja pierdolę, dobra, gra mnie zrobiła w chuja totalnie. Bo ten strażnik jest przecież, kurwa, u góry. Dlatego ja znowu skorzystam z magii fast travela, bo nie chcę mi się tam biec w tej chwili. A nie, kurwa, jak ja tam mam wejść niby? Nie. To coś jest nie tak, bo to nie jest tu, na tym moście. Dobra, czyli popełniłem błąd, to muszę wejść sobie jakoś bokiem. Obstawiam, że tą trasą, która się tutaj znajduje. No tak, tutaj jest ta druga część jakby, druga część całego tego miejsca, czyli ta taka część bardziej wioskowa. Albo taka głównie wioskowa, bo tam na dole też są domki, ale tutaj są głównie, tak? To było to miejsce? Nie, to jest po prostu most.